Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Marszałek województwa Grzegorz Schreiber wziął udział w wideokonferencji z przedsiębiorcami z regionu łódzkiego. Jej głównym tematem były programy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Za to bardzo serdecznie Państwu spotkanie dziękuję. Dziękuję za zaangażowanie na Państwa ręce, może ogólnie wielu firm łódzkich, które się włączyły w już nasze tutaj takie działania pomocowe. Myślę, że to jest dobra propozycja, żeby się spotykać co jakiś czas i na bieżąco wymieniać opinie dotyczące tego, co wspólnie robimy. Młodzi mieszkańcy regionu, którzy nie radzą sobie z napięciem narastającym w czasie epidemii koronawirusa, mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Samorząd województwa łódzkiego uruchomił regionalny interwencyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy wszystkich do kontaktu. Tych, którym dzieje się jakaś krzywda, którzy przeżywają różnego rodzaju kryzysy, którzy myślą o śmierci, myślą o samookaleczeniu, ale także tych, którzy doświadczają jakichś takich trudności życia codziennego i chcieliby w tej sprawie skonsultować to z osobą zupełnie obcą, która patrzy na dany problem z dystansem. Kolejne maseczki z miliona zakupionych przez samorząd województwa trafiły do mieszkańców łódzkiego. Są wielokrotnego użytku i zostały wyprodukowane przez lokalnych przedsiębiorców. Szpital imienia Madurowicza w Łodzi, placówka podległa samorządowi województwa, wprowadził możliwość obserwowania noworodków dzięki kamerkom umieszczonym w inkubatorach. Wszystko po to, by rodzice, którzy w czasie epidemii nie mogą być blisko swoich pociech, mogli obserwować ich rozwój i poczuć choć namiastkę bliskości. Mamy mogą oglądać na monitorze wystawionym na zewnątrz oddziału na żywo swoje dzieci. Także są bardzo szczęśliwe, przeogromnie, ponieważ niektóre mamy od początku pandemii nie mogły oglądać swoich dzieci, które tutaj leżą 1,5 miesiąca. W hotelu Raymond w Łodzi działa już izolatorium przeznaczone dla pacjentów jednoimiennego szpitala w Zgierzu. Będą w nim przebywały osoby czekające na wynik testu na obecność koronawirusa lub pacjenci z łagodnym przebiegiem choroby COVID-19. Do dyspozycji są 72 pokoje, każdy z osobną łazienką. W budynku wyznaczono też kilka stref bezpiecznego poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych. Gdzie w województwie łódzkim można leczyć się w czasie epidemii COVID-19? Pełny wykaz placówek, poradni i gabinetów medycznych dostępny jest na stronie łódzkiego oddziału NFZ. W związku ze stopniowym rozmrażaniem gospodarki zarząd STVK Centrum Zgierz od 20 kwietnia 2020 roku uruchamia obsługę abonentów i klientów z jednoczesnym utrzymaniem podstawowych restrykcji dotyczących noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Biuro obsługi klienta oraz kasa otwarte będą w normalnych godzinach w dni robocze. W pomieszczeniu będą uruchomione dwa stanowiska. Jedno stanowisko kasowe i jedno stanowisko obsługi abonentów i klientów. W pomieszczeniu biura obsługi klienta mogą przebywać po jednej osobie na dane czynne stanowisko, czyli maksymalnie dwie osoby. Z uwagi na powagę istniejącej sytuacji epidemicznej prosimy o utrzymanie dyscypliny w stosowaniu się do podanych obostrzeń.
Dobry wieczór, 27 kwietnia, Rafał Woźniak, rozpoczynamy poniedziałkowy serwis informacyjny Telewizji Centrum. A dziś w wydarzeniach powiemy m.in. o tym, jak 90-letni mieszkaniec województwa łódzkiego pokonał zdiagnozowanego u siebie koronawirusa. Ja jestem przez całe życie optymistą i myślę, że ten optymizm trochę pomógł, tak pomagał mi w życiu, jak i trochę pomógł w leczeniu. A także rząd znosi kolejne obostrzenia. Obiekty takie dostępne te na otwartej przestrzeni będą dla maksymalnie 6 osób. Dotychczas na świecie potwierdzono 2 900 000 przypadków zachorowań na koronawirusa, z czego ponad 11 000 w Polsce. Zmarło już ponad 207 000 pacjentów. Wyzdrowiało ponad 870 000. W powiecie zgierskim 211 osób przebywa obecnie na kwarantannie. Blisko 12 tysięcy przypadków. Koronawirus w Polsce wciąż się rozprzestrzenia i na tę chwilę nie zapowiada się, aby pandemia miała niebawem wygasnąć. Mamy 144 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia, poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Resort podał również informacje o śmierci kolejnych 4 ofiar koronawirusa w Polsce. Do tej pory w naszym kraju 539 osób zmarło na COVID-19. Dziś około godziny 9 ministerstwo przekazało też dzienny raport o koronawirusie. Dobra informacja jest taka, że blisko 2,5 tysiąca osób wyzdrowiało. W naszym regionie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu przedstawiła najnowsze dane dotyczące zagrożenia koronawirusem w powiecie zgierskim. Od wczoraj wykryto 7 nowych zakażonych, a kolejne 2 osoby wyzdrowiały. U 68 osób na chwilę obecną stwierdza się wynik dodatni na obecność koronawirusa. Liczba osób, które wyzdrowiały od początku prowadzenia statystyk, wynosi 48. Natomiast w samym Zgierzu 24 osoby są zakażone, a 22 wyzdrowiały. Dobra wiadomość dla nas wszystkich. 90-letni mężczyzna po tym, jak zaraził się wirusem COVID-19 i znalazł się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, wyzdrowiał. Po 30 dniach 90-latek opuścił placówkę medyczną i ma się dobrze. 90-letni Edmund Witkowski zaraził się wirusem COVID-19 i trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Chodziłem po zakupy i prawdopodobnie gdzieś ktoś przewinął się koło mnie, kto był chory, o czym ja nie wiedziałem. Zaczęły się objawy takie, że kaszel, potem temperatura. Zdecydowałem się na powiadomienie pogotowia ratunkowego, że tak się czuję. Przyjechali natychmiast i po prostu ratownicy stwierdzili, że trzeba mnie odwieźć do szpitala, gdzie trafiłem do Zgierza. I tam po wymazie, po sprawdzeniu, po kontroli stwierdzono, że tak jestem zarażony koronawirusem. Leczenie to jest zasługa w zasadzie wszystkich Państwa ze służby zdrowia, a szczególnie tych Państwa od dyrekcji, poczynając do poprzez personel pielęgniarski czy pomocniczy. Wszyscy tam z dużym oddaniem, z dużym zaangażowaniem, czasem z uśmiechem, którego nie było widać przez skafander, ale czuło się, że jest ten uśmiech w stosunku do chorego. Chociaż niektórzy chorzy nieraz bywali trudni, to ci ludzie z cierpliwością i ze spokojem przyjmowali to wszystko na siebie. W każdym razie serdecznie dziękuję za to, w czym mi bardzo pomogli. Po 30 dniach spędzonych w szpitalnym łóżku ozdrowiał. Dziś czuję się już dobrze. Patrzcie w przyszłość z optymizmem. Ja jestem przez całe życie optymistą i myślę, że ten optymizm trochę pomógł, tak pomagał mi w życiu, jak i trochę pomógł w leczeniu. Po 30 dniach zostałem wypisany, dostałem od szpitala prezenty i taki list, ale ja, ponieważ jestem troszkę miękkiego serca, sam nie potrafię odczytać. Proszę, żeby zrobił to mój któryś z synów i odczytał ten list, który szpital do mnie napisał, za który jestem bardzo wdzięczny. Nie spodziewałem się tego, że
tak zostanę potraktowany. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Największym skarbem człowieka jest dobre zdrowie. Panie Edmundzie, w imieniu swoim i całego personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu życzę Panu kolejnych wielu lat w zdrowiu. Bardzo cieszymy się, że wygrał Pan tę niełatwą walkę z wirusem COVID-19 i jest to dla nas i wielu osób nadzieją na lepsze jutro. Dyrektor szpitala Agnieszka Józiu. Od 4 maja mają być otwarte boiska oraz inne obiekty sportowe na otwartej przestrzeni. Maksymalnie będzie z nich mogło korzystać 6 osób. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan przywracania aktywności sportowej. Premier zaznaczył, że sport jest istotną częścią gospodarki narodowej, ale ma też wpływ na kondycję i zdrowie Polaków. Szef rządu przypomniał, że pierwszy etap powrotu do nowej rzeczywistości już wszedł w życie i dzięki temu można uprawiać sport indywidualnie w lasach i parkach. W drugim etapie zbliżamy się do udostępnienia boisk i tych różnych miejsc uprawiania sportu, które są na otwartej przestrzeni. Ten drugi etap będzie od 4 maja, czyli już całkiem niedługo. Wszystkie czynności wykonywane na tych obiektach, czyli już stricte trening sportowy, będzie bez maseczki. Niemniej jednak do samego przyjścia na obiekt, bo oczywiście będziemy musieli zachowywać pełne zasady bezpieczeństwa uzgodnione przez ministra zdrowia, czyli nosić maseczki. W kolejnych etapach premier zapowiedział m.in. otwarcie hal sportowych i obiektów zamkniętych. Będzie tam jednak obowiązywał limit 6 osób. W trzecim etapie zostaną otwarte sale szkolne, hale sportowe, czyli obiekty zamknięte, ale również jeszcze z maksymalnie 6-osobowym składem osób grających, uprawiających daną dyscyplinę sportową i przy przestrzeganiu rygorów bezpieczeństwa, rygorów sanitarnych, które są bardzo ważne po to, żeby rzeczywiście cały czas to, co nam się udało, powiodło nam się dużo lepiej niż Włochom, Francuzom, Hiszpanom, Belgom czy Holendrom, Szwedom czy Duńczykom, czyli wypłaszczenie tej fali zachorowań na koronawirusa, żeby to dalej nam się udawało. Sport powróci też do siłowni i klubów fitness, ale dopiero w ostatniej fazie. Premier zaznaczył, że decyzje o przejściu do następnych faz będą zależeć od sytuacji epidemicznej w Polsce. Łódzki Urząd Wojewódzki opublikował listę dróg, które zostaną wyremontowane przy wsparciu środków Funduszu Dróg Samorządowych. 2,5 miliona złotych dofinansowania trafi do naszego miasta. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę ulic Proboszczewice, Boczna, Norwida i Reja. W ubiegłym tygodniu do Zgierskiego Magistratu dotarła dobra wiadomość. Nasze miasto uzyskało dofinansowanie na remont dróg. Kwota ta będzie stanowiła do 50% kosztów inwestycji. Ponad 2 miliony złotych w przypadku ulicy Proboszczowice i Bocznej oraz ponad 400 tysięcy złotych, blisko 500 tysięcy złotych w przypadku Reja Norwida. To kwoty dofinansowania przy odpowiednich wartościach blisko 4,5 miliona łącznej wartości zadania dla Proboszczowicy i Bocznej i 900 ponad tysięcy dla ulicy Reja i Norwida. Znalazły się tutaj nasze 3 ulice, a nawet 4, bo licząc ulicę Proboszczowice i Boczną jako jedną i ulicę Reja Norwida jako drugą. Z kolei mamy możliwość w tym momencie przystąpienia do pewnych faz realizacyjnych. Oczywiście przed nami jeszcze podpisanie umowy na dofinansowanie z Urzędem Wojewódzkim. To ważna informacja, bo tak jak ulica Proboszczowice i jej przedłużenie, co ulica Boczna, od lat czekały na tą zmianę wyglądu, przede wszystkim nie tylko estetycznego, ale takiego funkcjonalnego. Ulicę Proboszczewice, Boczną, Norwida i Reja czeka kompleksowa przebudowa. Na czele z oświetleniem, powstaniem pasa pieszo-rowerowego czy wjazdami na posesję. Do tego ulica Boczna, ulica Reja i Norwida, która wcześniej rozpoczęte zostały w zakresie realizacji przygotowania co do uzbrojenia terenu. Dzisiaj możemy zwieńczyć dzieło, a więc wykonać nawierzchnię z krawężnikami i chodnikiem dla tych posesji, tak aby ten proces został zakończony, więc to wszystko przed nami.
Wszelkie działania związane z remontem infrastruktury drogowej rozpoczną się jeszcze w tym roku. Natomiast cały proces przebudowy ma potrwać do 2022 roku. Jak tłumaczy prezydent miasta, wszystko wynika ze skali inwestycji. Co ważne, obecnie trwa rewitalizacja centrum miasta. Rozpoczęła się modernizacja ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Długiej do ulicy 3 Maja. Wiele elementów infrastruktury lokalnej w mieście nadal pomimo koronawirusa jest remontowana, modernizowana, budowana. Przykład ulica Długa, która przeżywa swoją rewitalizację w zakresie szlaku architektury włókienniczej, a więc kompleksowego projektu z dofinansowaniem europejskiej, jaki przewidał chociaż remont młyna, ulicy Narutowicza od Długiej do 3 Maja, czy chociażby domów tkaczy i budynków komunalnych na ulicy Długiej i Narutowicza, nie mówiąc już o parku miejskim Malince. To wszystko w ramach tego dużego projektu. Zmieniamy nie tyle wygląd, co też funkcjonalność. Dostosowujemy do tych historycznych walorów miasta, ale również to, co zostanie zachowane i odzyskane, będzie wykorzystywane dla innych obszarów miasta. Po nieco chłodnym i wietrznym weekendzie aura zaczęła się klarować. Dziś i jutro sporo słońca, także słupki rtęci idą w górę. Natomiast w połowie tygodnia możemy spodziewać się większych opadów deszczu. Zapraszam na prognozę pogody. Jutro synoptycy zapowiadają do 23 kresek na termometrach, w nocy do 7 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe, natomiast w środę synoptycy przewidują opady deszczu, przy czym słupki i rtęci wskażą do 14 stopni. W czwartek z przewagą chmur termometry pokażą do 18 stopni Celsjusza w dzień i do 5 nocą. Ciśnienie będzie się wahać na dość niskim poziomie. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z różnych kierunków. To już wszystko, co w dzisiejszym serwisie informacyjnym przygotował nasz zespół redakcyjny. Ja już się z Państwem żegnam. Na kolejne wydarzenia Telewizji Centrum zapraszam w środę o 18:30. Przyjemnego wieczoru życzę. Do zobaczenia.